Dzień dobry, witam serdecznie. Generał Marek Bieńkowski z moim państwa gościem w Onet Papinie. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Pan generał był szefem policji, szefem Straży Granicznej oraz dyrektorem Departamentu w Najwyższej Izby Kontroli, tego departamentu, którego kontrolerzy znaleźli słynnego Pegasusa. Dlatego dużo dzisiaj państwo dokumentów zobaczą i u mnie, u pana generała, przed panem generałem, bo będziemy rozmawiać także o tym, jak Najwyższa Izba Kontroli znalazła Pegasusa. Ale chcę pana zapytać o jedną rzecz jako urzędnika państwowego. Co jest w tym Pegasusie najbardziej oburzające? To, że go ma, to, że rząd ukrywał ten zakup, to jak on został wobec kogo użyty, a może w ogóle nie ma nic oburzającego w Pegasusie? Więc mamy taką paradoksalną sytuację, że z dokumentów źródłowych, na podstawie których pracuje Najwyższa Izba Kontroli, w żaden sposób nie wyczyta pan, że mamy do czynienia z Pegasusem. Tak, dlatego że tutaj, drodzy państwo, w tych wszystkich dokumentach, które mam z Najwyższej Izby Kontroli, tu jest napisane jakieś raty za realizację umowy albo zakup sprzętu do techniki operacyjnej. Nie pada nazwa Pegasus. Nie, nie pada. I tutaj, że państwo nie sądzili, że ja uchylam się i chowam głowę w piasek, to muszę poczynić taką jedną uwagę, jeśli pan redaktor pozwoli. Otóż my będziemy mówili o ustaleniach dotyczących przekazania środków i zakupu środków techniki operacyjnej w oparciu o ustalenia, jakie poczyniliśmy w trakcie kontroli budżetowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, który jest dysponentem tego Funduszu Sprawiedliwości. Ale w tej samej sprawie przeprowadzaliśmy kontrolę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, które pozyskało te środki. Żebyśmy to wytłumaczyli naszym widzom. Ministerstwo Sprawiedliwości ma Fundusz Sprawiedliwości, który pieniądze powinny iść na pomoc ofiarom, ale nagle przeznacza 25 milionów złotych, daje do CBA i na to są tutaj rozmaite dowody i CBA przez firmę prywatną, zaraz będziemy o niej rozmawiać, zakupuje jakieś środki techniki operacyjnej i wyście tak kontrolowali i ministerstwo, i CBA. Tak, i tutaj uwaga dotycząca Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat ustaleń tej kontroli. Jak chętnie bym się z państwem podzielił, to nie wolno mi tego zrobić, dlatego tak jak w ministerstwie kontrola była w 100% jawna i te dokumenty, które państwo posiadacie, to są właśnie dokumenty z Ministerstwa Sprawiedliwości, tak w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. No, ale tam jest jakaś bomba w tych dokumentach, bo tam rozumiem, CBA jest część niejawna. To zależy, jak pan zdefiniuje bombę. Po prostu jest więcej materiałów źródłowych, więcej podpisów różnych osób, tyle mogę powiedzieć. Natomiast co do konkretnych ustaleń, co do konkretnych nazwisk, nie wolno mi ich ujawniać, ponieważ wiąże mnie tajemnica. Dobrze, ale wie pan co, zaraz jeszcze będę pytał o te nazwiska oczywiście, ale z dokumentu wynika, tych, które tutaj mamy, że to była starannie ukrywana operacja. Nie pada nazwa Pegasus, te pieniądze są przekazywane no, do jakiegoś stopnia pokątnie przez firmę prywatną. Czemu rząd, kupując spec techniki dla CBA, nie zrobił tego normalnie? Był pan szefem policji, miał pan fundusz operacyjny w policji, można było coś tam kupić, opłacić informatorów. Dlaczego oni kupili tego przez fundusz operacyjny? Normalnie, tak jak mogli to zrobić. Dlaczego kombinowali? Tu z Ministerstwa Sprawiedliwości do CBA, jakaś dziwna firma po drodze. Po co to? Ja mogę tylko przypuszczać. Otóż te 25 milionów, które ewidentnie nieformalnie przekazano. No jak nieformalnie, przepraszam, ja mam tu faktury. Niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, co bardzo mocno podkreślam. Jest jednoznaczny zapis, zresztą we wszystkich ustawach, że CBA musi być finansowane z budżetu państwa. I kropka. Dobrze, ale wie pan co, tylko proszę wytłumaczyć, jeśli błądzę, no ale tutaj mamy budżet państwa, to są publiczne pieniądze. Ten Fundusz Sprawiedliwości, to też do jakiegoś stopnia publiczne pieniądze. To jaki problem, że z Funduszu Sprawiedliwości CBA dostało Pegasusa? To taki problem, że otwieramy furtkę, która może się okazać bramą, bo takie same środki publiczne ma wójt, różna instytucja publiczna i jeśli przyjęlibyśmy ten mechanizm, to szanowni państwo, a jak to różnica, gdyby na przykład wójtowie się zmówili, czy burmistrzowie, czy prezydenci miast i mówili, dofinansujmy sobie Centralne Biuro Antykorupcyjne. No, może będziemy mieli przychylność. No dobrze, ale wie pan co, jakby, pieniądze to jest jeden element, ale drugi to ponowię to pytanie, dlaczego to było tak kamuflowane? Wie pan, wydaje mi się, że i to jest zasadnicza sprawa. To nie musiało, to, że było kamuflowane, to można by przypuszczać dlatego, że później te środki przekazano na fundusz operacyjny, a on z natury rzeczy jest niejawny. Natomiast mnie się wydaje, że jak czytałem te dokumenty, zresztą w trakcie kontroli miałem spotkanie z ówczesnym szefem Centralnego Biura. Tak, bo są jego podpisy tutaj. Nie robiliśmy z tego tajemnicy, mówiliśmy panie szefie CBA,
naszym pojęciu to jest bardzo poważna nieprawidłowość. A oni mówili, że się mylicie. A oni mówili, do dzisiaj zresztą mówią, że się mylimy. Dobrze. Natomiast, żeby odpowiadając wprost na pana pytanie. Dlaczego my kręcili? Moje przypuszczenie jest takie, że chcieli, zależało im na czasie. Chcieli zrealizować to w danym roku budżetowym. A żeby zrealizować w danym roku budżetowym, bo proszę pamiętać... Czyli w 2017. Tak. Czyli jeżeli by czekali, to musieliby czekać na nowy budżet CBA... Albo stabilizować ten z 2017 roku. A może, wie pan, a może chodziło, myślał pan takim wariancie, może chodziło im o to, żeby nikt nie wiedział, że tego Pegasusa mają, co? Wie pan, no to w dalszej części wypowiedzi tą pana wątpliwość jeszcze pogłębię, dlatego że żeby poprawnie... przemieścić w ramach samego Funduszu Sprawiedliwości z jednej pozycji na drugą te pieniądze. No nie chcę wchodzić w szczegóły. Trzeba było zmienić plan finansowy. Ale widzi pan, żeby zmienić plan finansowy, to trzeba było wystąpić poprzez ministra wtedy. Do Sejmu i to się wszystko stało. No ale jak się stało? No stało się tak, że wpisano inny tytuł, aniżeli ten, który wpisano... No to dobra, no to dochodzimy do tego punktu, o którym ja powiedziałem. Kamuflowali. No poniekąd tak. No bo przynajmniej nie wytłumaczyli nam, dlaczego... Mówili, że te tytuły podobne są i tak dalej. No jeśli znowelizowali kodeks karny wykonawczy, wprowadzili nowy tytuł, czyli przeciwdziałanie przestępczości i te pieniądze przekazali do CBA na przeciwdziałanie przestępczości, to czemu podali inny tytuł? Dobrze, ja mam do pana takie pytanie przez lata, bo to 2017 rok, prawda? Obserwował pan polityków, ta sprawa Pegasusa wracała i mówiło się, że on w Polsce jest. Zwłaszcza ostatnio ci ludzie, których podpisy są tutaj. Tak. Kiedy już wyszło, coraz więcej informacji wychodziło na jaw, twierdzi, że to jest nieprawda. Michał Woś, na przykład wiceminister sprawiedliwości, są to jego podpisy, uczestniczył w tej operacji i mówił, że to nie wie, co to jest Pegasus i wrzucał do internetu zdjęcia konsoli do gier o takiej nazwie. Co pan czuł jako facet, który kierował kontrolerami, którzy znaleźli tego Pegasusa, widział te podpisy Wosia? Co pan czuł jako urzędnik? Powiem panu i państwu, że to dla nas zupełnie nic nowego. Taką postawę prezentowali przedstawiciele resortu sprawiedliwości i CBA od początku do końca. No ale co chcemy powiedzieć, że oni kłamali od początku do końca. No wie pan, jeśli na komisji... tak, no pierwsza rzecz, główny argument ministra sprawiedliwości, który nie zgodził się z ustaleniami NIK-u, to taki, że przywołany przez pana przepis z ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym... że trzeba finansować CBA z budżetu. No minister mówi, ale tam nie ma wyrazu wyłącznie. A, okej. Okay. No to w ten sposób można wszystko interpretować. Dobrze, ja chcę pana jeszcze jako działacza opozycji demokratycznej, antykomunistycznej zapytać o rzecz taką. Jak pan to ocenia, że władza antykomunistyczna, przynajmniej ma takie hasła, kupuje tego Pegasusa, wykorzystując firmę, są tu jej nazwy w fakturach, nie będziemy im robić sławy, prywatną firmę zajmującą się bezpieczeństwem, założoną przez ludzi dawnych służb? Ja panu powiem tak. No słyszymy pan o lustracji, dekomunizacji, jakieś ustawy powstają. No trochę to hipokryzja jakaś mi tutaj, wie pan. Jest taka pokusa, powiem państwu, że żeby osiągnąć jakiś zamierzony efekt... Idzie się po trupach do celu? Idzie się na skróty. Bardzo niebezpieczna. Bardzo tego pilnowałem, kiedy byłem szefem policji. Miałem niewspółmierny fundusz operacyjny do tego, którym teraz operuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Ta kwota 25 milionów w skali całego budżetu to nie są duże pieniądze. 10%. Ale to jest ponad 10% wydatków Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czyli dla nich to jest dość dużo. Dla nich to jest dość dużo. Proszę powiedzieć, a na czym ma polegać ta doraźna kontrola, którą wy będziecie robić jako Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nadzoru nad służbami specjalnymi? Wie pan, ja sądzę, że to jest powtórzenie kontroli z 2014 roku, którą przeprowadzaliśmy. No wtedy było święte oburzenie służb, że w ogóle Najwyższa Izba Kontroli chce przyjrzeć się tym służbom. W ogóle jedna z pierwszych kontroli dotyczących służb, to przyglądaliśmy się naborowi do służb, czyli wchodziliśmy merytorycznie tam, gdzie mogliśmy w ten obszar. I mam tutaj przed sobą komunikat z tej kontroli z 2014 roku. No, powiem, nie cytując, że tam stwierdziliśmy, że premier, który miał wówczas i ma teraz przecież ustawiowy obowiązek nadzoru nad tymi służbami, realnie wiedział tyle o tych służbach, ile szef służby mu powiedział. Też Donald Tusk się służbami szczególnie nie interesował. Ale dobra, czy ma pan takie przekonanie, śledząc to przez lata, pracując też w policji, w Straży Granicznej i kontrolując służby, że służby są poza kontrolą w Polsce, że my nie jesteśmy
sprawdzamy, jak one działają, kogo inwigilują, czy jest z tego pożytek i czy trzeba było iść taką drogą. Ale to nie tylko moje przekonanie. Proszę zwrócić uwagę, że bodajże w 2014 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Bartłomiej Sienkiewicz podjął próbę, pierwszą próbę po roku 89 uporządkowania tego. Przecież on odstąpił od tego. No tak, ale zgłosił moim zdaniem dosyć ciekawy i perspektywiczny projekt rozwiązań prawnych, który polegał na tym, że musi powstać zewnętrzna, niezależna komisja od służb, od ciał politycznych. On zaproponował, żeby była złożona z sędziów Sądu Najwyższego, która miałaby prawo po zakończonej procedurze badać, czy ona miała sens. Tak? Ale jeszcze jeden wątek, który jest szczególnie interesujący, również w kontekście pana senatora Brejzy, nie tylko. Miałaby również ta komisja wolną rękę, jeśli chodzi o sprawdzenie skarg obywateli. Bo właśnie chcę o to zapytać, czy pan jako szef policji użyłby tak inwazyjnego narzędzia jak Pegasus przeciwko senatorowi Brejzie? On, nie chcę powiedzieć, że jest objęty, bo to jest nadużycie, ale no, jest sprawa przeciwko jego ojcu. Chodzi tam o aferę fakturową w Urzędzie Miasta w Inowrocławia. To nie chcę tego bagatelizować, ale to jest sprawa jakichś wewnętrznych rozliczeń w urzędzie, lokalnym urzędzie w Polsce. Czy objęcie senatora Brejzy Pegasusem, bardzo inwigilującym narzędziem, w takiej sprawie ma uzasadnienie, pańskim zdaniem? Podstawowa zasada jest taka, że trzeba dobierać środki i metody jak najmniej inwazyjne. Ale ta zasada od wielu, wielu lat w Polsce nie jest przestrzegana. Proszę zwrócić uwagę na statystykę. Ona panu odpowie na to pytanie. Ile jest wniosków o zastosowanie technik operacyjnych kierowanych do sądu, a jakie jest przełożenie później na materiał procesowy i zarzuty? To, co miało być marginesem, czyli jeśli już wszystkie inne metody... Jest standardem. To jest pierwszy, tak powiem, praktycznie bramą. I teraz problem polega na tym, jak, wracając jeszcze do poprzedniej myśli, jak okiełznać zamiary służb, które oczywiście muszą w konkretnych przypadkach stosować adekwatne środki, również i technikę operacyjną, żeby nie stosowały... A ja pana pytam o okiełznanie imperium pana Zbigniewa Ziobry, bo ponieważ on króluje Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości i prokuraturę, to NIK jest właściwie jedyną instytucją, która go kontroluje. I tak patrzę, że pan się wyspecjalizował, bo też departament, który pan kiedyś w NIK-u kierował, kontrolował ów Fundusz Sprawiedliwości, który powinien pomagać ofiarom, a NIK stwierdził, że ten Fundusz Sprawiedliwości wydaje pieniądze w ten sposób, że powstają mechanizmy korupcjogenne. I kontrolował pan także więziennictwo. To jest obszar, którym zajmował się Patryk Jaki. Między innymi wykrył pan, że źle działa program Praca dla Więźniów, ale nie tylko. W ogóle jak pan ocenia działania ministra Ziobry, to jego imperium, przejrzystość rozliczania pieniędzy? No, przede wszystkim chciałbym złożyć takie zastrzeżenia. Czy to będzie minister Ziobro, czy jakikolwiek inny minister, dla mnie jest to konstytucyjny minister, członek rządu, który podlega kontroli zgodnie z konstytucją i ustawą Najwyższej Izby Kontroli, czy tam dyrektorem będzie Bieńkowski, czyli tu nie ma nic personalnego, nic osobistego. Natomiast na czym polega problem? To nie jest, bardzo mocno podkreślam, praca w Izbie, co jest moim zdaniem dorobku 100 lat funkcjonowania tej instytucji, jest to, że to jest praca kolektywna. My działamy, że tak powiem, nie jakiś indywidualizm Bieńkowskiego czy kogokolwiek. No dobrze, a to kolektywnie do jakich wniosków doszliście, jeżeli chodzi o instytucje kierowane przez Ziobrę? I przez to działanie kolektywne dokonujemy analizy ryzyka, czyli nie wchodzimy w ciemność, jak powiem, żeby tam jak dzieci we mgle, tylko w oparciu o ściśle określone parametry stwierdzamy, badamy, na ile może zaistnieć nieprawidłowość. I niestety punkt po punkcie w resorcie sprawiedliwości stwierdzaliśmy, że te obszary, gdzie mogą się pojawić te nieprawidłowości, były coraz szersze. I stąd tak dużo kontroli, które w tym resorcie były. Chce pan powiedzieć, że pod latarnią jest najciemniej? Wie pan, no, chcę powiedzieć przede wszystkim, co boli mnie jako urzędnika państwowego i tego, który nadzorował pracę fantastycznych, i to nie jest kurtuazja, koleżanek i kolegów, którzy w niełatwych warunkach pracowali, nie wiem jak teraz, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie byli tam mile widziani, ale problem polega na tym, że to ministerstwo jest zupełnie odporne na argumenty i na wnioski po kontroli. Ale proszę powiedzieć, bo też w jednej z kontroli wykazali państwo, że tam większość zamówień publicznych
jest dokonywana właściwie bez żadnej procedury konkursowej czy przetargowej, prawda? No tak, zaczęło się to wszystko od takiego sygnału, jaki mieliśmy z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, gdzie po ustaleniach kontroli stwierdziliśmy, że budowa toru, no szczególnie by drobiazg, budowa toru przeszkód, która według... Jakieś tam dla więźniów, rozumiem, tak? A, znaczy dla słuchaczy, którzy później są strażnikami więziennymi. Czyli ten centralny ośrodek... Kosztowała kilka razy tyle, co powinna. Kosztowała 370 tysięcy, a biegły, którego powołaliśmy z listy biegłych sądowych, ocenił, że w porywach nie więcej niż 65 tysięcy. Okej, ale jaki z tego generalny wniosek? A wniosek taki, że popatrzyliśmy, dlaczego nie zweryfikował tej ceny wolny rynek. No bo jeśli, dajmy na to, wolny rynek by określił taką cenę, ale wolnego rynku nie było. Dlaczego? Dlatego, że w 2016 roku znowelizowano ustawę o zamówieniach publicznych i wprowadzono taki artykuł 4d ustęp 1 punkt 8, który mówi ni mniej, ni więcej, że instytucje podległe ministrowi spraw sprawiedliwości, jak i sam minister sprawiedliwości, zamówienia na rzecz tych instytucji może dokonywać za pośrednictwem przywiezionych zakładów pracy i w ten sposób aktywizować pracę więźniów. Czyli to jest metoda omijania procedury przetargowej? To jest zupełnie w 100% zwolnione z zamówień publicznych. Intencja być może dobra. No teraz co stwierdziliśmy? Stwierdziliśmy, że to już jest konkluzja wyników kontroli, które zostały opublikowane parę miesięcy temu. Otóż ponad 81% zleceń przekazanych do centralnego, do zakładów, przywięzionych zakładów pracy, było następnie przekazywanych bez żadnej realnej procedury rynkowej. Panie generale, ja dobrze rozumiem. Minister Ziobro mówi, ja nie muszę przestrzegać zamówień publicznych, tak, bo ja daję pracę więźniom. A potem tak się okazuje w 81%, to jest kilkaset milionów złotych, że te zlecenia niby dla tych przewięziennych zakładów lądują w prywatnych firmach, tak? Grubo ponad 600 milionów złotych zostało wydatkowanych z pominięciem ustawę o zamówieniach publicznych i stąd święte oburzenie resortu sprawiedliwości, niesłuszne, dlatego że oceniamy to według standardów między innymi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, że jest to, że może to być przejaw obszarów korupcjogennych. Panie generale, na koniec naszej rozmowy, że minister Ziobro też drwił sobie z zakupu Pegasusa. Rozumiem, że minister Ziobro i minister Kamiński w tych podpisach dotyczących procedury przekazania Pegasusa przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakupu dla CBA, gdzieś tam się ich podpisy pojawiają także. Nie mogę tego potwierdzić. To jest w dokumentach niejawnych. Natomiast rzeczywiście korespondencja pomiędzy szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który wnioskował o przekazanie tych pieniędzy, a wiceministrem sprawiedliwości, była do wiadomości również koordynatora do spraw służb specjalnych. I trwa też, drodzy państwo, kontrola w prokuraturze krajowej. Chodzi o zakup biurowca na nową siedzibę tejże prokuratury. 130 milionów. Najwyższa Izba Kontroli sprawdza pana ministra Ziobrę. Będzie pan generał miał dużo pracy. Pan generał Marek Bieńkowski, były szef policji, były szef Straży Granicznej i były dyrektor departamentu w Najwyższej Izbie Kontroli. Ten departament odkrył zakup Pegasusa. Dziękuję bardzo, panie generale. Dziękuję państwu. Pozdrawiam.